Cześć, z tej strony Paweł Kamiński, Polygamia.pl. Jak widzicie, Co ja gram powraca po weekendzie majowym, w trakcie którego grałem m.in. w The Walking Dead, grę na podstawie znanego wam pewnie serialu, który powstał na podstawie pewnie nieco mniej znanego wam komiksu, ale jeśli jest wam zupełnie nieznany, to powinniście przeczytać, bowiem to komiksowe, żywe trupy są tymi najlepszymi i najciekawszymi. Co nie znaczy jednak, że gra jest jakoś od nich gorsza, bowiem panowie z Telltale Games zrobili rzecz niesamowitą i z przygodówki uczynili ciekawy tytuł o zombie i emocjonujący tytuł o zombie. Ja już tę grę skończyłem, część z was na pewno też, bo ona już jest chwilę w sprzedaży, ale myślę, że są jeszcze tacy, którzy nie widzieli i chcieliby zobaczyć. Fragment epizodu pierwszego zatytułowanego A New Day. Przejdźmy sobie w takie miejsce, gdzie dzieje się coś ciekawego i będziecie mogli zobaczyć trochę akcji, trochę zagadek i może trochę ludzkich dramatów, bo tego jest Walking Dead mnóstwo. To jest gra o zombie, ale zombie wcale nie grają tutaj głównej roli. Dla krótkiego wyjaśnienia, w poprzednim odcinku, czyli chwilę temu, bohaterowie mieli do czynienia z dość przykrymi wydarzeniami na pewnej farmie i jak widzicie, zostawiło to na nich ślad. Nie skończyło się to zbyt dobrze dla niektórych, no ale zagracie, to się przekonacie. Wiedzcie tylko, że w Walking Dead nie ma łatwych wyborów. Ten pan w niebieskiej koszuli to główny bohater, na imię ma Lee i opiekuje się małą dziewczynką Clementine, którą spotkał po drodze, a także tą rodziną sympatycznych farmerów z południa Stanów, a właściwie rybaków, bo jeden z nich jest rybakiem. I jak widzicie, mają spore kłopoty, bowiem świat został opanowany przez zombie i nikt właściwie nie wie dlaczego. Tu na szczęście pomoc przychodzi z nienacka, na postać pięknej kobiety z pistoletem oraz jednej postaci, którą możecie już kojarzyć z serialu lub komiksu. Gra się z nimi łączy, ale nie ściśle. Jeśli nie graliście, nie oglądaliście lub nie czytaliście, nie musicie się przejmować. No i jak widać, chwilowo znajdujemy schronienie. Schronienie w aptece, czy już w drogerii, jakbyśmy powiedzieli po polsku na drugstore. I tu dochodzi do zbyt małej sprzeczki. Grafik Walking Dead nie jest specjalnie wymagający graficznie. Nie mam pojęcia, czemu się tak przecina, ale teraz muszę szybko dokonać wyboru. Spróbuję mu wejść na uczucia. Czas na wybory w dialogach jest ograniczony, prawie jak w dobrym RPG-u. Więc musicie się szybko decydować. Cisza też jest opcją, to jest fajne. Możecie nic nie powiedzieć i wydarzenia potoczą się jakoś, będziecie mieli świadomość, że nie pomogliście, ale też niczego nie zepsuliście. Mogę się wciąć? Wetnę się. Jak widzicie, postacie zapamiętują sobie to, co powiedzieliśmy i ma to mieć konsekwencje dla naszych późniejszych wydarzeń. Epizodów będzie 5, szybko muszę reagować i mówić, więc jest szansa na to, że za każdym razem akcja potoczy się trochę inaczej. Kłótnia toczy się o to, czy chłopak został ugryziony przez zombie w czasie potyczki na zewnątrz. Ten wielki, złośliwy facet jest przekonany, że tak i zamierza wyrzucić go na zewnątrz. Jego ojciec oczywiście do tego nie dopuści, a my jesteśmy w samym środku tej kłótni. Co zrobili? Cóż, nie będziemy się potyczkować. W tym momencie Kenny, ojciec chłopca, docenia naszą lojalność, natomiast z tym panem już się raczej nie dogadamy. Jak zresztą widać, nikt się z nim za dobrze nie dogaduje, nie licząc jego córki. Chociaż ona też mówi, że ma trudny charakter. No dobra, siadaj. It's a big deal. Sit down. That's it. You're gonna whoop me? You and what homo parade? This one. That's good. Little boy, before you eat your mommy, you can watch your dad get his nose broken. I'm gonna kill him, cat. Krewki. Temperament Amerykanów. A tymczasem po drugiej stronie Clementine ma jakiś problem. No dobra, wiemy, że się martwisz. Wszyscy martwią się w takim świecie. Ale z drugiej strony chcesz wyrzucić chłopaka na zewnątrz. Tylko że podejrzewasz, że jest ugryziony. Dawno nie widziałem tak emocjonujących dialogów jak w Walking Dead. Ten ograniczony czas na reakcję świetnie pozwala wczuć się w tempo dyskusji. Nie pozwolimy mu go wyrzucić, nie ma takiej opcji. On nadal jest przekonany, że mamy do czynienia z małym zombie, który za chwilę nas zje, ale nie pozwolimy mu na to. Touch that board. You don't touch anybody. I've got a little girl I'm trying to protect in here too. You want to get violent, you old fuck? Well, come on. You better have a plan to kill me though, because it's me before anyone else in here. Tak, Lee nie zamierza się stawiać, zresztą Lee ma mroczną przeszłość za sobą, czego dowiecie się, jeśli zagracie. I będę wam zdradzał za dużo. Ale teraz już jest ten moment, kiedy trzeba reagować. Mówiłem, że Walking Dead to przygodówka z nastawieniem na akcję i teraz właśnie to widać. Akcja zwalnia i musimy wycelować mniej więcej w to miejsce, żeby rzucić się jej na pomoc. I mamy quick time event, albo raczej przykład sterowania kontekstowego, żeby odepchnąć tego zombiaka. Na szczęście nie musieliśmy. Znów kawaleria uratowała głównego bohatera. You okay? Just great, thanks. No niestety, w tym świecie nikt nie jest bezpieczny. Nie jest to też gra, w której polowalibyśmy na zombie z pistoletem. To, że ta dziewczyna ma pistolet, to tylko przypadek. Zazwyczaj nie mamy broni i musimy sobie radzić tym, co znajdziemy, albo po prostu uciekać lub chować się. Kłótnie ciąg dalszy. Zagrożenie zażegnane, więc oczywiście stare urazy wracają, ale okazuje się, że pan starszy nie będzie już mógł uczestniczyć w dyskusji. No dobra, nie jestem aż tak zupełnie zły i trochę mi go żal. I tu jest kolejny plus The Walking Dead. Ono nie jest złożone z jakichś abstrakcyjnych zagadek, tylko z zadań, które logicznie wynikają z tego, co dzieje się dookoła. To akurat musimy zdobyć pigułki z nitrogliceryną. Nie wiem, jak się ten środek po polsku nazywa. W każdym razie coś, co pomaga na serce. Musimy się w tym celu dostać do apteki, która jest za tą kratą. Tak, tradycyjny model postępowania, kiedy otoczą nas zombie. Próbujemy znaleźć coś przydatnego w naszym otoczeniu. Jednak Glenn sugeruje, że powinniśmy się stąd wynosić i w tym celu zamierza zgromadzić benzynę. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. No dobra, wydaje się, że chłopak wie, co robi. Upewniamy się jeszcze. Jest stąd, więc będzie wiedział, którędy się poruszać. Na wszelki wypadek damy mu krótkofalówkę. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Do tej pory mogło wyglądać na to, że Walking Dead to taki interaktywny film, ale nie do końca, bowiem jak mówiłem, gdzieś u korzeni jest to przygodówka i za chwilę wreszcie dostaniemy odrobinę swobody i możliwość poruszania się po otoczeniu. Mamy szybki rozdział ról, kto szuka zapasów, kto broni miejsca. I wreszcie dostajemy kontrolę nad Lee, jak widzicie. Poruszamy się przy pomocy gałki pada albo klawiszy WSAD, tak jak w jakiejś grze z perspektywy trzeciej osoby, a myszką obsługujemy otoczenie. Weźmiemy coś do jedzenia. Możemy zamienić kilka słów z Carley. You're a pretty good shot. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. A, dziennikarka. You seem to handle yourself pretty well. Komplementów. I'm a disaster. I can't tell. Wszak można być czarującym nawet w czasie apokalipsy zombie, czyż nie? and I would have joined her if it wasn't for that dorky guy on watch over there. Okazuje się, że ona sama potrzebowała ratunku. She was an asshole. To tylko przykrywka. Yeah. Nie jest taka twarda, na jaką wygląda. That guy saved you? Yeah. Can you believe it? Those creeps or ghouls or whatever the hell they are. They were pulling our van apart and that guy, Doug, just came to the rescue. You could never tell who the heroic ones are gonna be, I suppose. He's kind of cute. In that parents' basement sort of way. No dobra, dosyć obgadywania chłopaka. Nothing. What are you messing around with there? A radio. I can't get it to work though. Here, let me have a look. No i jedna z zagadek pozwalająca nam pooperować przedmiotem, w tym wypadku możemy się ubawić chwilę radiem, to akurat są oznaczone elementy, na które możemy klikać, ale można też włączyć wersję interfejsu, w której nie są i wtedy klika się bardziej na ślepo. No widać, że radio nie działa. Udało mu przyjrzeć się dokładniej i przyczyna okazuje się banalnie prosta. There are no batteries in this thing. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. I mean, yeah. No dobrze, Carley może świetnie strzela, ale nie jest ekspertem od techniki. Na szczęście możemy teraz zagrać Shermanskiego rycerza i poszukać baterii. Czarny humor zawsze mile widziany. Tu są zdjęcia, które też mają dość istotny związek z fabułą. Nie będę wam za dużo zdradzał. Żebyście też mieli zabawę. Walking Dead jest sporo do odkrycia. Pierwszy epizod wyjaśnia tylko część z tego, co się wydarzyło w tym świecie. Pocieszmy tego młodego. Damy mu znaleziony właśnie platonik. Nasza przyjaźń z Kennym się zacieśnia. Zważywszy, że są to postacie, które będą nam towarzyszyć nieco dłużej, chyba warto zadbać o ich dobry humor. A poza tym wydają się w porządku. To taka gra właśnie o tym, kto wydaje się w porządku i z kim chcielibyśmy się sprzymierzyć w przypadku apokalipsy zombie. Poza tym tu jest więcej batoników, więc możemy sobie pozwolić na rozdanie jednego tu czy tam. Szukajmy tych baterii. Tu coś jest, jest jedna. Mniej więcej pamiętam, gdzie są te elementy. Nie są też trudne do znalezienia. To nie jest typowe przygodówkowe polowanie na piksele. Jeśli takiego nie lubicie, to nie będziecie się męczyć z tym, bowiem Walking Dead sporo rzeczy znajduje się na wierzchu albo tam, gdzie logicznie byśmy ich szukali. To teraz chociażby małą Clementine. Thank you. Of course. Nie wiemy dokładnie, co łączy Lee z dziewczyną, znaczy wiemy, że nic. Poznaje ją po drodze, ratuje ją z domu otoczonego przez zombie i w jakiś dziwny sposób czuje się związany z tym dzieckiem, chociaż tak naprawdę nie jest jej ani członkiem rodziny, ani sąsiadem, ani nawet znajomym. No ale tego też się dowiecie. Ja i tak chyba za dużo zdradzam, to jednak historia jest najważniejsza. Naprawmy to radio i rozejrzyjmy się dookoła. I jeszcze jedno okrążenie. Możecie sobie obejrzeć ładnie rysowane otoczenie w takim komiksowym stylu, grube krawędzie, plamy kolorów. Dialogów nie można przeskakiwać, albo ja nie znalazłem właściwego klawisza, ale to duży plus. Bo trzeba się na nich skupić. Nadal coś nie działa, może daliśmy jej baterię. Cóż. Nie chcę być złośliwy, ale dziewczyna nie jest ekspertem od techniki. Zdecydowanie nie jest. Widzicie rysunek? No właśnie. Szybka zmiana i możemy zamknąć, wysunąć antenę i włączyć. I to jest właśnie jeden z przykładów zagadek w Walking Dead. Są logiczne. Radio potrzebuje baterii, nie potrzebuje na przykład łomu albo korkociągu. Tak, dziewczyna pracuje w tej stacji, więc jest bardzo zainteresowana tym, co się tam dzieje, ale jak słyszycie, nie dzieje się zbyt dobrze. Zostawmy ją z tym. Mogłem się wykazać współczuciem, ale chyba nie chcę. Zobaczmy, co się dzieje na zewnątrz. Nothing, luckily. Wanna step outside, have a look around? I'm not suicidal yet. No, the gate out there is closed. We can hang out in front of the store and be fine. Prawie jak w zoo. Możemy sobie rzucić okiem na zombie. I właśnie teraz to zrobimy. Sure. Let's go have a look around. Cool. And we'll keep it down. Don't need to bring them back this way with any unnecessary. Bardzo jest sympatyczny w tym swetrze z misiem. Albo borsukiem. Taki typowy nerd. Tak go przynajmniej sportretowano. Pracuje w sklepie z elektroniką, nosi sweter z misiem, raczej nie ma dziewczyny i podkochuje się w Carley. Cóż, miłość jest możliwa nawet w świecie opanowanym przez zombie. Widzicie, gra jest dość drastyczna, niech nie zmyli was ten kreskówkowy wygląd. To jest brutalny świat. To są żywe trupy. To zabrzmiało pompatycznie, no ale tak właśnie jest. Gra nie patyczkuje się z pokazywaniem przemocy, nie przerysowuje jakaś zbytna, ale też nie wygładza, pokazuje ją taką, jaka jest. Możemy się rozejrzeć po otoczeniu, przyjrzeć się zniszczonym budynkom, rzucić okiem na zombie. Wygląda... Wygląda na to, że ma większe znaczenie niż byśmy przypuszczali. Potrzebujemy klucz do apteki. Nie wygląda na to, że ten koleś je ma. Specjalnie nic nie mówię, żeby nie spoilerować pewnych istotnych faktów. No ale musicie mieć świadomość, że oglądając to wideo i tak poznajecie kawałek fabuły i kilka prostych rozwiązań, prostych zagadek. No ale cóż, taki urok let's playów i gameplayów, że ogląda się grę, w którą się być może zagra. Więc jeśli już poczuliście chęć grania, to nie oglądajcie dalej, tylko grajcie. Zdecydowanie lepiej się w to gra niż ogląda. Tak, tak się kończy włóczenie po ulicach pełnych zombie, więc wracamy do środka. Nie ma już nic ciekawego. Zwróćcie uwagę na przygnębiającą, snującą się gdzieś w tle muzykę. Nie zawsze się pojawia, ale jak już jest, to jest taka posępna i klimatyczna. Aż bo to jeszcze jest, nie chcemy rozmawiać z Carley, ona nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Dowiedzmy się, czy coś wiadomo o naszym wyruszającym w teren Glenie. Any word from Glenn? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. No niekoniecznie. You're doing a good job. Can I get you anything? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. Still, huh? Yeah, it wasn't much. I know, Clem. I'll see if I can find something else for you. No jak mógłbym się nią nie zająć? Nie będziemy poświęcać czasu na rozmowę. No, można by to zrobić jeszcze coś ciekawego. Nie mam już więcej batoników niestety. Zatem nie mogę jej nawet dać. Jakoś gra blokuje przekarmienie dziewczynki. Cóż, troskliwa gra. Wszelki wypadek wezmę jeszcze jednego. I spróbujemy znaleźć wejście do tej apteki. Ja go w tej chwili nie znajdę. Wiem, że jest ono nieco dalej i trzeba by tego rozwiązania poszukać, no ale zajrzyjmy jeszcze do drugiego pomieszczenia. Jak się słusznie domyślacie, to miejsce wiąże się z jakimiś wspomnieniami. Znów nie chcę zdradzać. No naprawdę, ta gra jest ciężka do pokazywania. Mogę wam pokazać mechanikę, mogę wam pokazać postaci, mogę wam pokazać, jak się rozwiązuje zagadki, ale fabuły bardzo, ale to bardzo nie chciałbym wam zdradzać. Choć chyba będzie to nieuniknione w tej chwili. Czujcie się ostrzeżeni, za chwilę będzie spoiler. What's that? This was my dad's cane. He'd zip around here on from time to time. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. This cane's protected this place better than any guard dog ever could. Plus, he knew how to make it look cool. Like you with your hat. My dad gave it to me. See, dads are smart like that. Naszych przyjaciół łączy sprawa rodziców, jedni i drudzy. Nie mają już z nimi kontaktu, by znów nie mówić za dużo. Better get this door clear, huh? Can I help? Sure. Here we go. W gruncie rzeczy jest sympatyczny. Mógł nie zrobić jakichś zbyt sympatycznych rzeczy w przeszłości, ale to jest w tej chwili nieważne. How are you doing? Yeah, it's not that heavy. How about with everything outside? It's not good. No, it's not. But I think it'll be okay. Okay, here we go. Gra bardzo przypomina mi komiks, który znowu wam polecę. Skupiona jest na ludzkich problemach, na tym, co czują ludzie i na tym, jak się odnajdują w tym dziwacznym świecie. No bo umówmy się, inwazja zombie nie jest normalną sytuacją. Przyzwyczailiśmy się do niej w grach, ale to nie znaczy, że zareagowalibyśmy na nią ze spokojem. Tak się tylko wydaje. Kiedy oglądamy bohaterów Left 4 Dead albo innych tego typu gier, oni z zimną krwią wychodzą i rąbią zombie na ulicę. Tymczasem The Walking Dead pokazuje bardziej ludzkie podejście. Pokazuje ludzi, którzy stają w obliczu wielkiego kryzysu. Tracą rodziny, przyjaciół, miejsca, w których żyli i nie do końca mogą sobie z tym poradzić. Jak widzicie, to wyznanie nie było dla Lee łatwe. Z drugiej strony będzie z tą dziewczynką podróżował, spędzał jeszcze trochę czasu. Więc szczerość jest chyba najlepsza opcja. Walking Dead jest też grą o wyborach. Nie pokażę go. Tego wam tutaj, chociaż już w tej chwili w dialogu widzicie, że możemy powiedzieć prawdę albo nie. Niech to będzie prawda. W innych sytuacjach nasze wybory mają większe znaczenie, tak jak widzieliście w przypadku dyskusji między Kennym a Larrym. Możemy zająć stronę jednego z nich i to będzie miało znaczenie w przyszłości. W wielu kwestiach ufam tu twórcom, bo to dopiero pierwszy epizod i mam nadzieję, że faktycznie te wybory będą obdarzone jakimiś poważnymi konsekwencjami. No już w tym odcinku zdarzyło się podjąć mi jeden taki i jeszcze się zdarzy, gdzie faktycznie coś zmienia się w grze na skutek naszego wyboru. Bardzo jest to fajnie pomyślane i jest to w pewien sposób mądra gra, można powiedzieć, ponieważ pozwala nam odczuć na własnej skórze, jakie konsekwencje daje źle podjęty wybór. Opatrzmy jej palec i chyba w tym momencie zakończymy. Zostawię was z niedosytem, bowiem widzieliście fragment Walking Dead, w którym trochę się dzieje, ale nie za dużo. Kilka prostych czynności dookoła, jedna krótka walka z zombie. W pełnej wersji jest tego dużo więcej, w sumie około 4 godzin grania. Lee? Yeah? What if my parents come home and I'm not there? No cóż, jej rodzice też znajdują się w niewesołej sytuacji, ale nie jest łatwo przekazać taką informację. Okej, no patrzmy jej palec. Jak widzicie, nie ma tu też żonglowania przedmiotami. Gra sama podpowiada, czego można użyć w konkretnej sytuacji. Dzięki temu zagadki są bardziej logiczne, może odrobinę prostsze. Chociaż zdarza się tak, że jednego przedmiotu możemy użyć w kilku miejscach i tylko jedno wyjście jest właściwe. Dobrze, weźmy ten nieszczęsny plaster i zaklejmy ten palec. Yes, please. Jak widzicie, wyzwaniem tutaj mogą być takie małe rzeczy, jak otworzyć drzwi, jak zdjąć skądś jakiś przedmiot, gdzie znaleźć jedzenie, apteczkę. Walka z zombie zajmuje mniejszą część gry. Właściwie oddałem w sumie tylko jeden strzał podczas grania. No, zdarzyło się też kilka ataków wręcz, ale to pomniejsza rzecz. Tak więc wygląda The Walking Dead, pierwszy epizod. Jestem osobiście zachwycony tą grą. Przypomina mi nieco Heavy Rain, trochę stare przygodówki, ale przede wszystkim przypomina mi komiks, który bardzo, bardzo cenię. Jeśli jeszcze nie graliście, to gra jest do znalezienia zarówno na Steamie, na PSN-ie, jak i na Xbox Live Arcade. Można tam kupić i pojedynczy epizod, a w niektórych miejscach też cały sezon. I polecam, szczerze polecam Walking Dead. Jeśli do tej pory lubiliście gry o zombie, to pewnie wam się spodoba, chociaż będzie inna. A jeśli do tej pory nie lubiliście gier o zombie, to tym bardziej powinna się wam spodobać, właśnie dlatego, że jest inną grą o zombie. Dzięki za uwagę. Z tej strony Paweł Kamiński, Polygamia.pl. Słyszymy się i widzimy już niedługo w jakiejś kolejnej grze. Cześć!